Chyba tutaj z partia tych, co dzisiaj gramy sobie, czym wyjść z brązu, talonem. No, tyle. Także przypomnę oczywiście zadzwonienie suba. Szybki wstęp teraz. Talon po gromce. Talon po gromce, taka piosenka kiedyś była. Pooglądajcie sobie na YouTubie, linku nie dam, bo i tak pewnie zapomnę. Także bardzo dobry Ignite, Katarina. Flash, no, właśnie to jest gra. Dobra, także gramy sobie talonem. Talon był full AD był kiedyś, po reworku właśnie, to jest po reworku oczywiście. Także był ten talon po reworku full AD, ale czy wyjść z brązu nie było. Także trzeba nagrać, bo w sumie bardzo mocna postać, strasznie mobilna. Mocna o tyle, no w brązie w sensie jest mocna, tak w sumie każda. Także wiecie, jesteś mobilna, raczej wygramy topa, chociaż nie wiem. Jeżeli gram na Yasuo z healem, to powinniśmy wygrać. Pamiętajcie, że tym to Q tutaj. Znaczy to jest takie, wiecie, to nie jest poradnik, to czym jest brązu, tylko taka luźna gierka raczej. Ale nie wiem, czy każdy talon o tym wie. Z bliska to Q właśnie krytuje. Zamiast doskoczyć, bo to może być albo doskok, albo widzicie to drugie kółeczko. To jest właśnie kryt. No, warto to uderzać. Ale dobra, gościu. Dobry. Było dobre. Ja. Co? Dobra gierka. Jest, po co ja użyłem tego. Co? No dobrze. Fak, on ma już E chyba. Czy o ile E wziął, ale raczej ta. Bo jakby wziął W, no to w sumie nawet no niepotrzebne by było. Chociaż nim nie gra zupełnie dziwne. Okej, był. Chciał wyrównać HP. Słabo strasznie zagrałem z tym moim exhaustem. A zabrałem mu już Ignite'a. Mogłem olać. Ale olać. Olać teraz. Trochę późno, ale dobra. Co to było, gość? On już użył flesza? A nie, on nie ma flesza przecież. Nie wiem, że on nie ma flesza, tylko heal'a i ignite'a. Jest, ja mogę mu napieprzać. No dobra. I on pewnie teraz cofnie, no bo nie będzie miał co robić. To mi się wydaje, że cofnie. W sumie many dużo nie żyje ten talon, jak się w miarę rozważnie używa te skille. Ogólnie łatwo tym wyjść z brązy, mi się wydaje. Dlatego to nagrywam, chociaż chyba każdą postacią mógłbym tu nagrać. Przypadkiem dodałem W na drugi. Nie wiem, czy się dalej maksuje W tak jak na tym starym w Louis Talonie, co się kiedyś grało. O kurde. O lol, działa to w ten, do tyłu. Ciekawe, czy we mnie puści to. Dobre. To było dobre, gościu. Z bliska, czym by nie upieprzył? Nie, wolę chyba nie ryzykować. A jednak. Także wyszło. Jeszcze mam te staki, także pamiętajcie o tym. Widzicie to? Plus 150 obrażeń, także no, jeżeli to użyjecie. No to już jest miazga. No, także teraz to użyłem, bo oczywiście to daje dwa staki, jeżeli pójdzie do przodu i do tyłu. No i chyba to też daje. I potem po prostu zwykły basic attack to zdetonował. Dobra, może sobie pomaksujmy to Q. No nie jestem pewien co maksować. Mógłbym chociaż zobaczyć co dają te. W sensie co daje ulepszenie tych skilli. No co dają to wiemy. Weźmy sobie to. No talon, bo co? Jeszcze ma to E swoje z tym mobilny bardzo przez to. No ciężko go też tak zgankować w sumie. Jakby tu podbiegł, przeskoczę sobie to. Łatwo. Powinno być dosyć łatwo. Cholera. Nie miałem Nocturna na dżungli. Dobry windwall. O kur... Oś. Ja nie chcesz mi zabić, co? Ops. Patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie to. O to chodzi. To jest właśnie talon. Bardzo dobra postać. Polecam. Nie no, widzicie, no to jest
Znaczy pewnie każdy już zna tego Talona, ja nie będę omawiał tych skilli za bardzo, no bo co tutaj ten, on już wyszedł dawno temu ten rework, także... No, tylko tak pokazało, jest sam, to nie jest żaden poradnik, tak jak mówię, no, tylko takie wiecie... Za słabo gram tą postacią, żeby jakikolwiek poradnik do tego zrobić, więc... Nie oczekujcie takich rzeczy, co najwyżej do Rengara mogę zrobić. No i chyba tyle postaci gram na rankedach, także... No to ten poradnik jak stawiać wardy, no to bardzo ładny ward. Mamy awkę? Nie wiem, cofnę, dobra. Jomu pierwsze, albo to, na któryś z tych itemów. Ale chyba jomu polecimy pierwsze, fajnie będzie działało. Kupmy sobie tak, no, a nie mam teleportu, okej. Okay. Można przeskoczyć przez każdy ten, także możemy przeskoczyć. To jest darmowy, też to jest fajne. A, dwa krótkie cooldown. A, nie widziałem, że to... W sensie, dobra. Ręce, to miało jakiś cooldown. Trochę przyspieszę naszą tą mobilność. Dobra, mam szósty level, on nie ma szóstego, więc... Boże, ma 18 fal. Nie mam 30, także nie ma co się chwalić. Szósty, okej. Okay. No, nie zabił mnie, nawet jakby mnie trafił raczej. A, trafił. To było nie. Bo się nie chce bić za bardzo chłopaczek. No wystarczy, na broń się wystarczy sfrizować linię i gość już dostaje takiego szału, że po prostu się was wpieprza. Także frizujcie linię. Wiecie, to jest fryzowanie linii. Czekajcie sobie, aż mobka dobijecie. Dobijecie go tylko tyle. A moby zadają większość obrażeń, wy tylko zadajecie ostatni hit. Także opłaca się to robić na bronzie. Nie opłaca się wtedy używać skilli do last hitowania, żeby nie przepadł wam żaden mowy. No widzicie, już dostaje szału, już podchodzi. Już podchodzi, już nie wie co się dzieje. A jeszcze frizujecie linię. Gość już naprawdę. No 20, znaczy... Nie, teoretycznie powinien się niebogramnie rzucić, ale... Znaczy będzie po prostu podchodził do tej farmy. Ale on też ma w dupie tę farmę z tego co widzę, także nie wiem czy on to zrobi do końca. Zobaczymy. To mi daje tą? Nie, to przecież nie daje już tej pasywki co kiedyś. Boże, to było najgorsze last hity w życiu. Gościu jednak nie dostaje szału, patrzcie jakie opanowanie mistrza. No ładnie mu też na blazu. Zabiję go. O, easy. Kurde, jak łatwo tym Talonem. Fajna postać. Czekajcie, ona będzie tu szła. No. KS. No i został, jakby był tu Nocturne, też moglibyśmy go spróbować ubić. Sprawdźmy, czy on tu jest. A, Reda nie ma, okej, okay. Myślałem, że to będzie Red jeszcze. No to nie ma tutaj co się czaić. O, się mnie. Ciężko. Dzięki. Veigar, help, please. Po co ci mam Veigar pomóc, skoro masz 2-1 gości i oraz jak długi. Aha, olał mnie. Idzie na topa, dobra, teraz już, no mam 5-0, także no trollowanie to już, no dużo nie da. Kościół, nie, błagam. Nie zabieraj, nie. Nie zabieraj tej faremki. O Boże, sam hita od której tam. Puścił kół w tamtą stronę, kumacie to? No to jest dobry gracz. Trzeba być coś próbował. O Boże. Nie wiem czy próbować coś robić z tym Veigarem. Wątpię, że zabijemy. Czyż on tym ultem mógłby coś zadać. Tylko tracę expa cholera, że on tu jest. Ten Fagas. Dobra, przejdźmy się na mida. Jezus Maria, jak go wypieprzyłem w mordę. Patrzcie na to. Patrzcie, co się w ogóle dzieje. Elo. Jezu, jak to jest OP.
No, Xas dobry nawet na asasynów. Fajnie się gra z Xasem na asasynaki. Dobra, czekajcie. To będzie nawet niezłe. Ale może polecimy dalej pod Armor Pena? No, polecimy sobie na razie pod Armor Pena. Zróbmy sobie taki buildzior. Zostanę chyba na tym topie dalej. To jest czym, więc bardzo nie chcę tego przedłużać. Tak jak inne gry chcę przedłużyć. Najbardziej jak się da. No tak, czym wy z bronzu nie trzeba za bardzo, no bo no, tu nie ma żadnego tak jakby celu postawionego. Po prostu napieprzanka, jechanka i tyle. Weźmy sobie blue. Szkoda, że z taki nie wchodzę na blue. Dobra, mało HP straciłem. Jezus Maria, jak ty go zabijesz? To mnie to... O kur... O kur... Da. Dobra, zabił Veigara. Przynajmniej tyle. Przynajmniej hajs się zresetował, jak go zabił. Widzieliście jaki pomysł? O kurde, nie zabijam tego na hita. Pamiętam, że kiedyś się grało właśnie pod maksowanie W tym talonem. Teraz to nie wiem, jak się tym gra zupełnie, ale w miarę dobrze idzie. Znaczy... Czekajcie, jak to jest? Talon bez... A, racja, to jest blisko. Tak dziwię, co to jest za opis? To jest, a po prostu to jest ten, że jest bliska wale kryta. Many sobie nie żałuję, bo mamy blue. No, także mamy tureta. Weźmiemy sobie szybko tego. Czekajcie, przeskoczę tędy, żeby tamtędy móc przeskoczyć potem. Widzicie? Jakie mądre. Tam Kiano, który był na dole gdzieś. O kurde. Tak to zrobimy. No, pięknie. Kurde, nie wiem, czy ten gość tu nie będzie szedł. Ale mamy ucieczkę jakby, co? Także no. Nie wiem, gdzie on poszedł. Cholera, tu jest. Talon pogromca, uciekaj! Dobrze, o to chodzi. Nowy talon. O Boże, ta postać. Tak, Ali w ogóle też jakiegoś reworka z tego co kojarzę dostała? W sensie takiego małego. Nie wiem na czym nawet to polega. Ale nagram ją niedługo, bo ciągle ją przekładam i przekładam, bo nie chcę mi się patrzeć co tam u niej zmienili. No ale niedługo w końcu zobaczymy, no przyjdzie ten czas w końcu. Kurde, no, który pewnie użył na... No, tam idę użył. Biegniemy tam. Czy tam nie... No, nie przejdę. Gdzie? Gdzie panieneczka ucieka? Dobra, mamy ją. Czy tu ktoś był? Aha, tady się był. Co tu się w ogóle dzieje? No ja pieprzę. Daj gościu, błagam. Elo, szmata. Dlaczego? A, Drake'a zrobiliście. Nice. No nie widziałem. Jezu, jak luźno. O Boże, te czympy z brązu. To trochę masakra. No dobra. Przynajmniej, przyjemnie się to gra, przynajmniej. Weźmy to. O kurde. Kali. Przynajmniej nie ma tego gówna. Ciekawe gdzie Yasuo poszedł, bo on raczej na mida nie idzie. Jest zbyt dobry. Sprawdźmy tak. A, jednak poszedł. Jednak jest lepszy niż myślałem. Chociaż tyle, no ale jednak. Przejdźmy się do mnie.
Siemanko. Poczekaj, muszę czytać tego i zostać. Jezus Maria, jak jest chore. Jezus Maria, ten Riorg był dawno temu. Czyżby Riot olał wszystko? Czyżby Riot olał to, że jest zbyt OP ten champion? Aha, Taric mnie ulepszył. O, Tarika też trzeba nagrać. Dużo ludzi tam pisało, że chciałoby zobaczyć tego nowego Tarika. Ja ciągle go też przekładam. Tak przekładam tych czempionów, bo nigdy nimi nie grałem. Po prostu no, nie chcę się ich za bardzo ogarniać. A chciałbym dobry, fajny filmik nagrać dobrym czempionem jakimś. No. Na przykład Talonem, którym kiedyś grałem dużo. Po reworku. No trochę się zmienił ten gameplay tym Talonem, ale ogólnie podobny do tego, co było wcześniej. Weźmy sobie to. Tak, zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to. Dajcie to gówno. Pięknie. Z tym w sumie będzie dobrze. Ogólnie build taki pod typowego asasyna. No bo to jest typowy asasyn z doskokiem, ze slowem. No, typowy asasyn. Coś jak Rengar. Tylko nie potrzebuje ulta, żeby doskoczyć. O kurde, ta jak ugrała. Elo. Elo. Idziemy na topa. Weźmiemy sobie tego topa całego. Słuchajcie, za ile wstaje red? Za 30 sekund. No to idealnie. Wezmę sobie to. Tutaj przeskoczę, to będę miał. A nie, dobra. Tak jest. Diamant chyba zabija te małe na hita. Tak. Dobra, nie było ciężko. No, myślałem, że mnie będzie bił. Hello. Fuck! Nie zdążyłem jej uderzyć. Albo za dużo się za mnie wyleczyła. Której z tych? Dużą hydrę? Ta, dajcie. Teraz sobie polecimy Hablu Trysztera. Chociaż czekajcie na... Czy to jest ten armor? Nie. A, da się tak sprawdzić. No, nie wiedziałem. To bym sobie mógł polecieć. No, fajny item nawet. Znaczy mało kupowany jest dosyć, z tego co widzę. Dużo lepszy jest QSS, jeżeli chcecie tego... wyjść z CCK. No, ale to też jest całkiem dobre nawet. No, asasynów... Teoretycznie powinno działać, daje movement speeda poza walką, daje przybicie pancerza. No teraz mam 44, teraz miał 60. Dużo, bo nie mam zron nic. Nawet nieźle. Ale mam masterkę chyba, która tam daje 7, czy coś takiego. Czyli ile ona daje? Nawet nie wiem, na 18. Jezu, przeorają nas? Kata, klikaj R-kę czy coś tam. Nie, nie może. O Jezu. O Jezuś. Dawajcie. Ja się przejdę tam. Jezus Maria, jakie to jest boskie, Boże! Słuchajcie, gdzie jest Penta? Kogo ja nie zabiłem? A, Jinx. Ona tu będzie przecież. Jest szansa. Słuchajcie, jakbym zabił tam Jinx? Chyba? Nie, dobra. Bo się już zrespił Taric. Niestety. Ja jestem 22, także ciężko mnie zabić. Słuchajcie, czy ja miałem zabił? To miał pędę? Chyba nie, ale... Nie, niestety, nie ma pęty. W sumie dobre byłoby infi na niego, to tak pomyślałem. Czemu jego nie zbudowałem, skoro z Piu ma tego kryta? Jezus, teraz, ale co infi?
Oś, odsuń się od tego typu. Co ty chcesz zrobić? Nie, KS! 22 fragi, nie? O kurde. Blisko. No ładny live stream. Słuchajcie, Ilinfi kosztuje 3600. Rozbiorę, o Boże. Skoczy na mnie? Nie. Nie skoczył na mnie. Dziwny ty. Jak? Jezu, jak to wybucha. It's broken, Boże. Czekajcie, tu który z nich będzie szedł? Jak nic? Jak nic? Albo nie? Gdzie oni poszli? Chyba nie poszli po tym, nie poszli. Aha, obeszli mnie, okej. No bo ją erkuj. A, stać mnie na infi, dobra, to cofniemy. Pamiętam, że 3800 kosztowało. Ludzie, którzy piszą w komentarzach, że infi się nie zmienił koszt, zmienił się. O 200 golda. To jest dużo. No. Kosztowało 3800 z tego co pamiętam jeszcze niedawno. Nie wiem, w którym patchu to zmienili. Chyba, że po prostu nie zwracam uwagi na patch note od, nie wiem, 5 patchy. No kurde. Wypieprzyli ich wszystkich w mordę. Weźmy sobie to blue. Trochę manożerny ten talon. 44 tego mam. No, teraz krytę po 900. Chory gówno. Dobra, weźmy tak i w. Jezus Maria, przecież nawet Q nie zdążyłem użyć. Broken. Wziąłbym sobie ten drugi item na tego. A tak z talon też bym sobie chętnie nagrał. Jak to tak dobrze działa, to aż się chce nagrywać tego talona. No, nie to co Lisin. Pff, oglądaliście ten film. No, myślałem, że do niej doskoczę. Fuck. Szkoda. No dobra. Jezus Maria, co to było? No, mam dubla. To nie warto się już lać. Nie mam pęty mieć. Dajcie tą. Dajcie mi te trzy. Dobra. Weźmy sobie coś stąd. Nie chcę jeszcze kończyć tej gry. Mam jeszcze mało AD. Poleciłbym sobie ten item, żeby mi się mana już nie kończyła. Weźmy sobie. A Jezus Maria. 25 minuta, żaden Drake jeszcze nie zrobiony. Ja pieprzę, to takie rzeczy, to tylko tutaj. Kurde, ładny to wróżę lecę. A nie, jest jeden Drake, dobra. Myślałem, że jest aż tak źle. To nie jest B5, tylko B3, więc wiecie. B3 to jednak. Kupmy sobie to gówno. No tego zacznę oczywiście. 30 AD na lepszy niż jakieś 25. Dobra, będzie 400 AD już mamy ponad. Spoko. Cooldowny też będą za chwilę. Skok talona, pijany talon. Elo. Wypieprzyli cały mój team. To jest czas, żeby ich wypieprzyć. Wszystkich samemu. Kurde, tam mogłaby być penta, teoretycznie, tylko czy ja ich wszystkich zapieprzę, to w to trochę wątpię. Tak w otwartej walce, tak że się w nich wpieprzę, to nie mam żadnych szans, ale jak się tak wpieprzy tego Yasuo na przykład. Co? Nie wierzę, co to było?
Fuck, padłem. Kurde. Wpadłem w tą pułapkę tej Jinx. Przez to już wiedziałem, że jestem martwy. Ale trochę im problemu narobiłem. Tym talonkiem. 26 fragów, nawet nieźle. Nawet nieźle, napieprzyłem tych fragów. Ludzie, co wy robicie? W ogóle co wy sobie myślicie? Weźcie tego tureta. Jak tam staty w tym... Jest źle w sumie, ten Kha'Zix. Kurde, talent. No asasynami się najlepiej gra w sumie, także no. Asasynami zazwyczaj dobrze idą te gry. No jak gram innymi typkami, no. Chyba, że jest jakiś fighter, na przykład Tarinda. Fajny. Sam ludzie na to gadają inaczej, ale nie pamiętam tej nazwy, także nie mówmy o tym. 1000 golda mi potrzeba. Weźmy sobie tu. I tu. Weźmy sobie też tu. Kurde, nachitałam tego. Jezu, no ale to jest... 1000. Kryt po 1000. Bardzo ciekawe. Siema, kolego. What the fuck? Co? Dobre to jest. W sumie Kamil jest silniejsza nadal, bo ona ma jednak true obrażenia. Chyba tam 90% AD. Coś takiego, 90% obrażeń, które zada. To jest już coś. Fuck, Ixos. Boże, jak mnie Ixos uciszył. Dobra. Czekajcie. 460 D. Nieźle nawet. Wzięliśmy tylko turet. A, racja. Ja go spuszczowałem na pałę teraz. Także spoko. Weźmiemy sobie teraz... Co kupimy? Trinity? No nie, jak chcę Trinity. To bym sobie najchętniej kupił. Tylko to movementów nie daje. Ale mówiąc, no tylko to jest... Chociaż nie. Poza tym fightem. Mam plus 40 movement speeda i... A nie, mam tylko plus 40. Czyli mam 412. Bez budka będzie 380. No to słabo. No to Trinity w sumie teoretycznie by to nieźle pasowało. Może jakby zbudujemy tą Trinitkę. Zobaczymy. Ale chyba... Nie, zacznijmy. Dopiero 28 minut, ja mam full build, także spoko. Weźmy sobie tu, pójdźmy. Ta Akali jest w sumie u nich najsilniejsza. No i ta Jinx w miarę działa na mnie, jeżeli mnie złapią jakimś cecekiem. O, QSS-a bym poleciał. Tylko wtedy nie mam movementów. Jedno gorsze od drugiego. Czekajcie. O, fuck się. Nie wiedziałem, że mu tyle zada. A racja, zadał mi tyle tym gówno. Ale zabiłem ich dwóch kery. Jeżeli wypadniecie. Uuu, nice, Veigar. Ta gra tak wygląda. Ja zabiłem ich kery, oni zabijają. Ten Taryk ciekawy nawet. Aż mnie natchnęło, żeby nagrać tego Taryka. Weźcie te. To i to. O, skapnęliście, że można to wziąć. Ciekawe. Nie, po prostu po to idźcie. To i to. Ja pieprze. 13 level. No nieźle. Ja oni tego nie wezmą chyba. A ten chociaż ma te 370 AD. Dobra, wzięli to. Dobra, nieźle. Ludzi nieźle. Nieźle. 500 AD prawie. Ciekawe mnie, czym zrobił tego barona, ale trochę w to... O kurde, Infernal. Jezu, to HP tej Akali. Szkoda. Wezmę Infernala teraz. 62 fa... 68 farby, czy coś?
27 fragów. Jezu, mam 30 fragów, co jest? No nieźle wchodzą obrażenia. Gdzie był ten typek? 530 jadę? Nice. No już się będzie infernała, szkoda. Idą midem wszyscy? Z Akali? Nie, Akali nie ma. Ciekawe, czy jeżeli mają tu wardę, to padłem. Daktylka? Nie, to potem. Czekaj. Lenny, zabiję ich. Cholera. Co ja mogę zrobić? Mogę kliknąć R-kę, ona jest na 2,5 sekundy. Teamfight. Weźmy szybko lifesteala. Ona może wziąć tego, ale my skończymy chyba grę w tym czasie. No, spoko. Dobra wymiana. 534 AD, nieźle. Spokojnie ludzie, czego wy się boicie? Jak ja idę wziąć tego inhibitora? Zawalę mniejszego kryta z tego niż normalnie. No nie chcesz się bić, nie. Spokojnie to wezmę. Dobra, chyba cofnę teraz. Zabiję to Makali. A nie, to Makali zabili, dobra, to zostaje. No Jezu, zostałem ceceki! Fuck my life! Boże, ceceki są... Te ceceki mnie wykończą w końcu. A już wykończyłem w sumie. Chwila, wziąłbym sobie to Trinity zbudował dla movementa. Tylko, kurde, QSS by się tu przydał jednak. Ten QSS... No, zbuduję go pierwszy, tego buta i wszystko. 386 movement. No w sumie jak użyję to, trochę mam więcej. Na 6 sekund, idealne do walki. Spoko. Dobra, dobra, na bit, nieźle. O kurde, dobra, było jednak nieźle. Dawaj. Boże, jak go długo tłuką, Jezu, to jest dobra postać. Jun zadaj w ogóle. Ma jakieś skale od armoru? Nie wiem. Ale nawet nie wiem. Dobra, mamy tego QSS-a. On się przyda na jakieś te nocturna, te firy. Kurde, ten nocturn mi wykończył. Tym swoim firem. O Tarika uniknąłem niby. No ale ten fir, nocturna, masakra. Dobra. Wypieprzeni w kosmos. Chyba skończymy tą grę w sumie. Już nie ma tutaj co za dużo. Bo to jest czym? Pamiętajcie, że to jest czymś z brązu. A ja mam 500 AD talonem. Ja w build poleciałem pod full AD, tak. Która minuta? 34. Mówię, żeby nie szybko kończył. No i tak trochę zapomniałem, co kręcę. No to ten, może jednak nagraj. Nazwy filmik full AD talon. Co ty? Fuck my. Boże, czemu ja nie użyłem tego? Nie użyłem QSS-a. Ustawiłem go pod dwójkę, ale chciałem pod trójkę. No przełóż. No teraz to już za późno. Mam 500 nad etalonem. Zrobię build full AD. Nic, żadnych tych. Daj no pan na wizję jedzenie. Bo w poważnym studiujemy. Dawajcie to.
Bitless. Co to jest w ogóle Bitless? Nieważne. Jakiś Bitcoin. Chyba tak, jakiś Bitcoin, to jakieś handlarze. Pieprzeni się znaleźli. Dajcie tego potkam. Dobra, pójdę skończyć, bo już no, nie ma co przedłużać tego. Także no, to tak naprawdę jeden teamfight jest od końca gry. Ja tam mogę ich no, ze trzech zapieprzyć samemu, ale wiecie. Znaczy, jak nie dostanę CCK. Co on tam zapieprzy? O, wysadziłem go, dobra. Mam większego kryta wale bazika takim niż tym tak naprawdę. Smutne. Serio w niego lecimy. Są mi spoko. Weźmy to. Ktoś chce tu podejść? Coś? O Boże, tu jeszcze ma HP. Myślałem, że to już jest wzięte. Teoretycznie powinniśmy dawno barona zrobić i skończyć tą grę w jakiś taki ładny sposób, a nie to co robimy. Dziwne, dodaję slowa tylko na cofanie. No nic, tyle gry. Tyle, czym wyjść z brązu talon. No trochę to przedłużyłem, miałem 530D, ale zapomniałem po prostu co kręcę, wiecie. Ty taki zapracowany youtuber kręci 17% codziennie. Takie rzeczy. Dobra, tyle. Na razie.